Mi się wydaje, że najwyższą wartością jest solidarność. Trzeba by zdefiniować pojęcie tej solidarności. Ono ma dwa oblicze. Oblicze, że tak powiem, w skali rodziny, w skali życia codziennego, rodzinnego i w skali makro, że tak powiem, organizacyjnej, a więc w skali społecznej. Ta solidarność to jest elementarna uczciwość. To jest uczciwość w każdym poczynaniu. To znaczy, to jest zakaz jakiegoś udawania czegoś, prawda? I to jest zupełnie niezbędne po to, żeby naprawdę życie rodzinne było życiem pełnym spokoju, ładu. I to samo dotyczy skali ogólnokrajowej, tak byśmy to nazwali, skali społecznej, solidarność. To znaczy świadomość jakiegoś wspólnego celu i podporządkowania się temu. I solidarność w stosunku do współuczestników i solidarność w stosunku do założonego celu. I w gruncie rzeczy te wartości, one się kapitalnie mieszczą w kulturze chrześcijańskiej. Nie mówię w tej chwili o religii, mówię o kulturze chrześcijańskiej, a więc o tym, co wiara stworzyła, prawda? To jest ta kultura, która właśnie kładzie nacisk na tą solidarność i to przecież nigdy tego nie zapomnę, jak polski papież, w ten czas jeszcze papież, prawda, nie święty, przyjechał do Warszawy i na placu, w tej chwili nazwanym placem Józefa Piłsudskiego, powiedział o tym właśnie, że trzeba, żeby zwyciężyła Solidarność, żeby zwyciężyło to ta świadomość, że ja mam w każdym środowisku, czy wewnętrznym, rodzinnym, czy szerszym, pewne podstawowe obowiązki utrzymania pewnej uczciwości, pewnej otwartości, prawda? To się właśnie wiąże również z tym, z prawdomównością, z taką permanentną na co dzień uczciwością. I wydaje mi się, że ten ideał, prawda, solidarności w małym gronie rodzinnym i solidarności w dużym gronie społecznym, w obrębie tego pojęcia mieści się właśnie to wszystko, co jest najistotniejsze, a co wymaga naszej postawy elementarnej uczciwości, prawdomówności, prawda, otwartości jednocześnie. I to są te wartości, które w moim życiu były najważniejsze. Oczywiście udaje się to bardzo niewielu ludziom, żeby w pełni sprostać tej koncepcji, prawda, wartości. Zawsze są jakieś chwile, jak to się mówi, upadku, prawda. Ale trzeba mieć świadomość, że o to się trzeba bić. O to trzeba się starać w swojej świadomości i w swojej postawie wyrobić. Powtarzam, i w skali rodzinnej to jest właśnie ta wierność, ten lad w rodzinie, ta umiejętność utrzymania odpowiedniego stosunku z dziećmi, ich wychowania. I w skali społecznej. Czyli w gruncie rzeczy pojęcie solidarności jest niesłychanie bogate. Ja mam tutaj pewne osiągnięcie, z którego jestem dumny. Otóż jak musiałem wyjechać z Polski, to była sytuacja niestety przymusowa, bardzo poważnego zagrożenia.
Znalazłem się w Stanach Zjednoczonych. Objechałem 14 uniwersytetów z rzutczytem na temat Solidarności. Bo to był rok 1980-81, prawda? I to hasło Solidarności ja właśnie starałem się rozwinąć. Tak jak właśnie w tej chwili mówię. I efekt był prosto piorunujący. Studenci rozumieli to, traktowali to jako walkę, prawda, przeciwko tym strasznym nadużyciom władzy, prawda? Braku, że tak powiem, solidarności, tego związku solidarności prawdziwej pomiędzy podwładnymi i pomiędzy tymi, którzy kierowali, prawda, dużymi organizmami, ale rozumieli też to pojęcie w sensie węższym, w sensie rodzinnym i w sensie po prostu codziennym. I wydaje mi się, że to jest dla mnie największą wartością, dlatego że w obrębie tak rozumianej, prawda, solidarności jest również to, co nazywamy tak bardzo górnolotnie miłością ojczyzny. A co w gruncie rzeczy właśnie sprowadza się do tej solidarności ludzi grupujących się w jednym miejscu ziemi, mających pewną wspólną tradycję, posługujący się tym samym językiem i mającym pewne typowe, prawda, czasami bardzo, bardzo sympatyczne przyzwyczajenia społeczne, któremu są wierni. Tak bym to widział, odpowiedź na to pytanie.